Mogę? Tak, wejdź. Zrobiłam ci zieloną herbatę z cynamonem. Dzięki. Jak się czujesz? Tak sobie. A Iza? Fatalnie. Ojciec ją potraktował jak śmiecia. Strasznie cię przepraszam. Daj spokój. Można było się po nim spodziewać. Zwłaszcza po tym, jak zareagował na mój coming out. Krzysiek, wyłącz ten telewizor. To o czym chciałaś nam powiedzieć? Coś się stało? Nie. Coś nie tak na uczelni? Nie, wszystko w porządku. Po prostu chciałam wam powiedzieć coś ważnego. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jestem lesbijką. Coś ty powiedziała? Że wolę dziewczyny, tato. Domyślałam się. Ale bałam się zapytać. Co to za brednie? Kochanie, dla nas nie ma znaczenia twoja orientacja. Najważniejsze, żebyś była szczęśliwa. Zaraz, zaraz. Przecież ty w liceum miałaś chłopaka. Miałam i co z tego? Nie kochałam go. I nie pociągał mnie nawet. Nie, no ja tego nie wytrzymam. Co to ma być? Jakaś artystyczna, kretyńska prowokacja, czy co? Krzysztof, nie krzycz. Właśnie, że będę krzyczał. Nie przyjmuję tego do wiadomości, rozumiesz? Nie przyjmuję. Nie martw się, kochanie, przejdzie mu. Kocham cię. Pamiętaj o tym i zawsze będę po twojej stronie. Nie przejmuj się nim. Nie potrafię. Kilka dni temu w końcu poznałam tatę Izy, bo przyjechał do Warszawy. Wiesz, jak mnie przywitał? Jak? A więc to ty jesteś ta Kaja, która uszczęśliwia moją córkę? A potem objął mnie ramieniem, jakbym była członkiem ich rodziny. A to jest prosty człowiek, bez wykształcenia. Ma na bazarze budkę z warzywami i nigdy nic nie czytał o gender ani LGBT. Kochanie, tolerancja często nie idzie w parze z wykształceniem czy statusem społecznym. Prosty rolnik po podstawówce może być bardziej otwarty i tolerancyjny niż profesor akademicki z długą listą publikacji naukowych. To fakt. Powiedziałam dzisiaj twojemu ojcu, że chcę rozwodu. Naprawdę? Co ty na to? Powiedziałaś mi kiedyś, że zawsze będziesz po mojej stronie. Ja powiem ci to samo. Zawsze będę po twojej.